Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy m.in. o rozpoczęciu drugiego etapu modernizacji drogi Sejn-Suwałki. Zwrócić uwagę należy na to, jak bardzo poprawi się bezpieczeństwo na tym odcinku. Pokażemy wyjątkowe dzieła Andrzeja Wajdy. Studiowaliśmy razem w Krakowie, on skończył parę lat malarstwa u pani Rudzki-Cybisowej. Oraz przypomnimy koncert zespołu Kult. Nie przyciągaj, fascynuje oryginalność po prostu. Wyjątkowe dzieła Andrzeja Wajdy, znakomitego reżysera i przyjaciela Suwałk, mogą podziwiać mieszkańcy miasta. Nie o dorobek filmowy tym razem jednak chodzi, a o rysunki i szkice. W galerii Andrzeja Stromiły suwalczanie mogą obejrzeć ponad 90 prac artysty, którym towarzyszy zbiór fotografii jego żony Krystyny Zachwatowicz. Dziś otwarto bowiem wystawę Nasza Japonia, która jest efektem podróży polskiego reżysera do kraju kwitnącej wiśni. Andrzej Stromiło, wieloletni przyjaciel Wajdy, w rozmowie z Radiem 5 powiedział, że o talentach mistrza polskiego kina wiedział od dawna. Studiowaliśmy razem w Krakowie. On skończył parę lat malarstwa u pani Rudzki-Cybisowej i dlatego też w ręku ma tę umiejętność i biegłość. Związki Wajdy z Suwałkami podkreślał natomiast Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Trzy takie podstawowe fakty z jego życia decydują o tym, że Suwałki są ważnym miejscem w jego życiu. Pierwszy to to, że 6 marca 1926 roku tu właśnie urodził się. Drugi fakt to 4 czerwca 1989 roku, czyli pierwsze częściowo wolne wybory, gdzie Andrzej Wajda jako kandydat Komitetu Obywatelskiego Solidarność startował do Senatu i został senatorem z ówczesnego województwa suwalskiego, zdobywając w wyborach największą ilość głosów. No i trzeci fakt to rok 2000, rok w twórczości Wajdy ważny. Od poniedziałku suwalczanie mogą wybierać projekty zgłoszone do pierwszego miejskiego budżetu obywatelskiego. To znaczy, że sami mogą zdecydować, na co miasto wyda 1 000 000 zł. Głosować można w ratuszu, akwaparku i drogą internetową na stronie Urzędu Miasta. Uprawnieni są suwalczanie, którzy 23 stycznia ukończyli 16 lat. Głosujący może wybrać z listy od 1 do 5 projektów spośród 33. Te, które zyskają największą ilość głosów, zostaną zrealizowane. Ile pomysłów doczeka się wykonania, zależy wyłącznie od pieniędzy. Jeśli w czołówce znajdą się projekty warte kilkadziesiąt tysięcy, to wiadomo, że uda się ich zrealizować więcej. Jeśli wygrają kosztowne pomysły, to wykonania doczeka się mniej pozycji. Głosujemy maksymalnie na 5 wybranych, naszym zdaniem najbardziej trafnych propozycji, najbardziej realnych, najbardziej potrzebnych. Głosowanie potrwa do 4 kwietnia. Drugi etap modernizacji drogi Sejny-Suwałki otworzył w środę Jarosław Dworzański, marszałek województwa podlaskiego. Symbolicznego wbicia łopaty dokonał w okolicach miejscowości Leszczewek. Tym samym oficjalnie rozpoczął pracę na odcinku Suwałki-Smolany-Dąb. Widać, jak droga jest już przygotowana i wycięty po obu stronach las. Zwrócić uwagę należy na to, jak bardzo poprawi się bezpieczeństwo na tym odcinku. Marszałkowi towarzyszyli radni sejmiku oraz miejscowi samorządowcy i Bożena Kamińska, parlamentarzystka z Suwałk. Przypomnijmy, że na odcinku Sejny-Smolany-Dąb prace trwają od czerwca ubiegłego roku, a ich zakończenie zaplanowano na połowę października bieżącego roku. Odcinek od strony Suwałk ma być gotowy do końca lipca przyszłego roku. Jezdnia będzie zmodernizowana i poszerzona, a obok powstanie ścieżka rowerowa. Koszt wszystkich prac opiewa na 140 milionów złotych. Kolejne spotkanie podlaskiego Forum Samorządowego Platformy Obywatelskiej. Tym razem działacze partii rozmawiali w Suwałkach. Od 4 tygodni liderzy PO odwiedzają powiaty, aby pokazać, jak wykorzystano minioną perspektywę finansową Unii Europejskiej i wspólnie zastanowić się, jak wykorzystać nową transzę unijnych środków. Pierwsze forum było w Augustowie. Kandydatów do jesiennych wyborów samorządowych PO jeszcze nie ujawnia. Anna Naszkiewicz, szefowa miejscowych struktur partii, nie kryje, że domyka listy wyborcze do Rady Miejskiej i będzie kandydat Platformy na prezydenta Suwałk. Na razie nikt oficjalnie nie potwierdził swojego kandydowania w wyborach samorządowych. Walkę o fotel prezydenta Suwałk rozważa Bożena Kamińska, posłanka PO z Suwałk. Rozważać, ja absolutnie rozważam, tutaj nie ukrywam tego. Natomiast jeżeli chodzi o podjęcie samej decyzji, to takiej decyzji jeszcze nie podjęłam. Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, spotkał się w środę z Ełczanami. Lider podczas spotkania poruszył temat sytuacji na polskiej scenie politycznej, mówił jednak przede wszystkim o problemach związanych z Unią Europejską. Pośród licznie zgromadzonych osób dominowali młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. To nie tylko sama młodzież, ja mobilizuję wszystkich ludzi, którzy chcą zmienić Polskę na normalny kraj.
Kraj, w którym człowiek, który pracuje, płaci za to karę. Kraj, który nie pracuje, dostaje za to nagrodę za zasiłkiem. Kraj, w którym związek dwóch homosiów nazywa się małżeństwem, nie jest normalnym krajem. Zgromadzeni podczas spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z działalnością partii, a także poznać sposoby, by zapisać się do jej struktur. W spotkaniu wziął również udział kandydat do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3, obejmującego województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, ełczanin Mariusz Filipowicz. Obchody stulecia powołania Polskiej Organizacji Wojskowej zainaugurowano w Ełku. W tej okazji pod obeliskiem marszałka Józefa Piłsudskiego przed miejskim ratuszem odbył się uroczysty apel. POW to tajna organizacja militarna założona w sierpniu 1914 roku w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Grupa konspiratorów początkowo była nastawiona na szkolenie wojskowe swoich członków, przygotowywała do wstąpienia w szeregi formacji regularnych, gromadziła broń i inne materiały wojskowe oraz prowadziła działalność wywiadowczą przeciwko Rosji, tłumaczy podporucznik Piotr Augustynowicz, komendant główny Polskiej Organizacji Wojskowej. Była to organizacja działająca w konspiracji na terenie praktycznie całości ziem polskich, Polski przedrozbiorowej, a nawet tam, gdzie znajdowały się skupiska Polaków, no a więc w takich miastach jak Kijów, Moskwa, Odessa czy Petersburg. Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej została wznowiona w 2012 roku z inicjatywy Augustynowicza. Kilkanaście osób pikietowało w środę przed siedzibą Suwalskiego Ośrodka Kultury. Mieli transparenty, ulotki i białe tulipany. Pikieta miała związek z zapowiedzianym na wieczór koncertem chóru Armii Aleksandrowa Pustowalowa. 60-osobowy zespół śpiewał w strojach stylizowanych na mundury Armii Czerwonej. Zdaniem uczestników pikiety w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie śpiewacy powinni zrezygnować z takich strojów. Pikietujący w swoich ulotkach zachęcali śpiewaków, aby ci zostawili mundury w szatniach, a widownie do wpłat na rzecz Ukraińców rannych podczas demokratycznych manifestacji. W tej sytuacji, jaka jest obecnie na Ukrainie, myślimy, że po prostu to nie jest odpowiedni czas na takie występy. Co na to widownia? Chór nie ma nic wspólnego z wojną, a mundur to tylko strój, mówiły przybyłe osoby. Młodzi niech protestują. Bardzo dobrze, że protestujecie, ale przeciwko chórowi nie. Przeciwko wojnie oczywiście. Jak najbardziej. Przeciwko agresji Rosji na Krym, jak najbardziej. Ale chór, co ma do tego rzeczy? To, że jesteśmy tutaj, to nie znaczy, że popieramy Rosję. Koncert zespołu Kult odbył się w piątek w Suwałkach. W znakomitej formie przed suwalską publicznością zaprezentowali się muzycy zespołu Kult. Kazika Staszewskiego wraz z zespołem słuchało ponad 500 osób, które do ostatnich miejsc zapełniły dużą salę Suwalskiego Ośrodka Kultury. Zespół przyjechał ze swoimi największymi przebojami, które zaprezentował w wersji unplugged, czyli wyłącznie przy akompaniamencie instrumentów akustycznych. Nie zabrakło Arachi, Gdy nie ma dzieci, Bruklińskiej Rady Żydów czy Baranka. Ponadczasowy i charakterystyczny zespół oklaski kilka pokoleń Suwalczan. Jak przyznali fani Kultu, ich muzyka jest bowiem wciąż aktualna, niezwykle prawdziwa i po prostu kultowa. Mnie przyciąga i fascynuje oryginalność po prostu. Są nietypowi i uważam, że jedyni. Super teksty i dużo energii w tym. No, wydaje mi się, że też dużo prawdy w tym, o czym śpiewa. Przede wszystkim muzyka, która nas tu wszystkich przyciąga. No i ta stałość Kazika Staszewskiego i tego Kultu, że ten Kult jest zawsze taki kultowy. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.